Siema mordeczki, dzisiaj trochę tak, no deszczowo jest. Ale dzisiaj nie będzie odcinek na BMX-ie. Tylko pożyczam DH od ziomka i lecimy z Oskarem Macukiem. Przyjeżdża do nas, do Jeleniej Góry, na jakieś traski, dropy i tak dalej. Więc oglądajcie, bo ja jeszcze na DH nie jeździłem. To będzie ciekawe. Maciu, coś chcesz powiedzieć? Nie? Uśmieszek, dobra, uśmieszek dla widzów. A my lecimy odłożyć na razie Maksia i po rowerek. Dobra, jesteśmy u baby. Siema, Kiemon. Dziwny pies. Cześć, dziwny psie. On ma dwa inne oczy, czajcie. Fajny, nie? To jest Abi. Maksiu, gdzie on pobiegł? Chodź tu, dziadu. Chodź tu. Chodź tu, możecie oddać dziadziom dzisiaj, żeby odcinek nagrać. O! Gdzie jest baba i dziadzia? Jest mama? Baba jest, jest baba. Trzymaj, sprzedaję ci Maksa. Masz. Oddaję cię, papa. Żartuję. Jest pan Waldek? Waldek z serem. Ser z Waldkiem. Wesoła rodzinka. A on do sera, pa. Leci teraz. Wyciągnie Didi. Elegancko. Jeśli chcecie odcinek, żebym zrobił z moim tatą, panie Waldku. Chcecie odcinek z Waldkiem i z serem? To piszcie w komentarzu i będziemy, zabiorę tatę na rower, na BMX albo coś. A ja. Może być ciekawie z panem Waldkiem. Dzień dobry. To mój nowy rower. Na dzisiaj. Ile chcesz za niego? No daj 5. 5 zł? No może być. Dobra, a gitara. No. Za piątaka go biorę. Czekaj, wyciągnę portfel. Dojechał. Dojechali. Dzień dobry. Korona. Koronawirus. Tutaj ziomeczki ogólnie znają trasy. Ja nie znam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, dojechaliśmy. Tu coś widzę, chyba jesteśmy dobrze. Jest dobrze, dobrze robią. Wszystko jest w porządku. Są jakieś hopeczki. Ale gdzieś tu jeszcze powinny być dropy. Ale fajnie to wygląda. Tu jest jakaś traska. Jest jakiś zeskoczek mały. Mini dropik. Jestem tu pierwszy raz, bo na BMX-ie po takich miejscówkach się nie jeździ zazwyczaj. Ale widzę, że tu też spoko na BMX-ie by było. Więc może tu wpadnę jeszcze na X-ie. Tutaj są dwie muldy, ale gdzie są te dropy, mnie interesuje. Są dziś ponoć duże dropy. To jest podwójny pump track. Nie wiem gdzie jestem, zaraz chłopaki przyjadą, to nas oprowadzą trochę. Dobra, to pierwsza jakaś mała rozgrzeweczka. Wezmę, wczuję się w rower downhillowy, czyli duży. Dwa razy większy od mojego. I spróbuję z takie mini hopki polecieć. Zobaczymy jak to będzie. Wrzucę kamerkę na kask teraz. Dobra, mini traska rozgrzewkowa. Próbuję. Gdzie tu się przerzutki przyłącza? Git. Fajnie się na tym jeździ, kurde. I backflip. Rozgrzeweczka już była, lecimy na dropę od razu. Dobra, Oskar wpadł na mega pomysł. Tak, tu jest taki kanadyjski kamień i ja myślę, że to będzie sztos, foteczka. Foteczka się będzie? Jak się ciśnie z niego. Na Instagramka, ale zobacz czy śliski nie jest. Nieważne. Nieważne. Musi być ślizgo. O kuźwa, uważaj tu. Ja chcę to zobaczyć. Ja bym ten kamień przeskoczył na flat. Może też sobie spróbuję zaraz z kasku, wrzucę na kaski. Też spróbuję stąd zjechać. Pamiętajcie, okulary przeciwsłoneczne, jak nie ma słońca, to jest podstawa. Najważniejsze. To jest trochę trudniej. Zaparowane gogle, au. Nie ma tam gdzie wyhamować. Fajnie to wygląda. Dawaj motywator. Motywuj ludzi z DH od nas. Musisz zobaczyć jak to jest, to w ogóle nie jest ślisko. Stoję sobie. No ja zjechałem troszkę. Ninja drop. O, ale to by było. Dawaj. Mam teraz jakąś szybką oponę z tyłu łysą zupełnie. No chłopie, to normalnie. Pierw skok, później fotka. I z każdej miejscówy. Tak, challenge. Challenge. A może w pionie pyki? Słówka zaliczona. Bardzo fajnie. Jest fajnie jak na spajnie. Lecimy dalej. Na kolejne tu chłopaki nas oprowadzają. Ja nie wiem gdzie jestem. Jestem tu pierwszy raz. I mam duży rower. Jakby jakaś firma chciała mi taki rowerek wysłać, to się nie obrażę. Mogę zacząć latać. Bardzo ciekawie. Młody, ile masz lat? 12. 12? No. I lecisz z tego największego dropa? No, wszystkie lecą. Dawaj największego, Wal. Ja chcę zobaczyć. No, ale nie, bo mokre dechy dzisiaj.
Dasz rady! Dobra, ja tu wlazłem i trochę się tego cykam. Patrzcie, jaka tu jest wysokość tego dropa. A młody 12 lat i to lata. Patrzcie, gdzie jest drop. Ja sobie tu stoję, nie? A drop, jak podniosę rękę, jest wyżej. Plus trzeba dolecieć tam. 100 km bez kitu. Młody szacun. Teraz musisz pokazać, jak lecisz. Dajesz. Sprzęcik jest, elegancko. Ten drop jest naprawdę wielki. Ja bym sam się bał. Wow! Nieźle. Jest wysoko. Tu są 3, może 4 metry, plus jeszcze dolot. Jest mega. Młody, szacun. Dobrze. A lecisz za tym dropem jeszcze tą hopkę, czy nie? Którą? Tą drewnianą tu. No, ale tu jeszcze trzeba stłumić. Mogę polecić. No to dawaj, ja stanę tam teraz, polecisz dwa dropy. Powiedz mi, żeby się usunęli. Dobra. A tu jest bardzo daleko za to, zobaczcie. Tu jest coś takiego. Coś takiego. Tu jest taki betonowy słup. I patrzcie, ile dolotu jest. Jest naprawdę daleko. Leci młody. Wow! Ale poszedł. Zaraz sam zakładam kamerkę na kask i też będę latał. Ale to jest straszne, to jest mega długi przelot. Dobra. Zaczynamy od najmniejszego, czyli tego. Powiedzmy najpierw ten mini drop. Później tamten większy, bo nie latam na dycha i bardzo się boję. To jest dla mnie straszne. Coś innego w ogóle, amortyzacja. Co tu się dzieje? Próbujemy. Jak łańcuch mi spadł? Nie jest? Jest dobrze. No nie założyłem górskich butów. Bo to chlapie. I tam. Dobra, nie teraz. Ale zarąbiście, chyba se kupię decha. Sztosowa. Stosowe miejsce było u nas, nawet nie wiedziałem o tym. Jak chcecie więcej odcinków z DH, to piszcie. Będziemy robić. Dobra, teraz drugi level, czyli to. Tu jest już troszkę dalej. Ale nie ma tragedii. Próbujemy. Idę stanąć tu, zobaczymy, jak Oskar poleci. Tu już jest dalej. Robi się daleko. Dobra, tutaj chyba wystarczy najechać, mam nadzieję. Tak. Ale tutaj to nie wiem, czy ja dolecę. Mega. Nie mogę bar spinów kręcić przez ten amor. Dobra, skoczyłem już dwa, pora na trzeci level. Czyli to. To tutaj. Kurde, czekajcie, bo woda. Ale teraz lecę to. Tu jest troszkę daleko. Ale kij. Pierwszy raz na DH. Dobra, teraz Oskar leci. Tu leje autokarza. Dobra, ja pojadę za młodym, bo młody zna tutaj rozpędy. To jadę za tobą i taką samą prędkość biorę. Ale to jest miękkie! Na tym można wszystko lecieć. Dobrze, młody. Dobra, fajnie młody mi dobrał prędkość. Teraz polecimy to. To jest bardzo długie. Dlatego pojadę za młodym, on tu jest obeznany, więc ja lecę za tobą. Damy rady, dobra. Zobaczę prędkość. Dobra, jedziemy. Jo! Mega! Dobrze, młody. Kurde, ale wiesz co zrobiłem? Mam najmniejszą przerzutkę. Nie mogłem dopedałować, bo nie wiedziałem, jak się zmienia. Dobra, młody, lecimy teraz największego tutaj. To jest największy. Tego, no. Mega się boję. Więc dobierzesz prędkość, ja za tobą znowu pojadę. Bo ty tu masz tak obeznane, że nie wiem. Dobra, lecimy z młodym na górę i lecimy największego dropa. Mega się boję. Ale po to wyszedłem na DH. Fajna zabawa, powiem wam, polecam każdemu. Ale ten drop ma chyba z 4 metry. No, znaczy od wybicia do lądowania jest jakieś 5 albo 6. Dobra, level 4, lecimy to. Z kamerki, z kasku. Dawaj, wariat! Idę sobie zobaczyć, jak to wygląda od góry. Chociaż lepiej nie patrzeć przed lotem. O kurde. Dobra, to będzie mój najwyższy drop, ale na DH. Na X bym tu nie przeżył. Dobra, młody. Powodzonka. Żółwiczek mocy, lecimy. O Boże. Od razu hamować po lądowaniu? Jak chcesz. Znaczy nie chcę nigdzie dalej. Dawaj. Lecimy? No. Uwaga! Ło! Ale flat!
No! Ale splatowałem! Świry, jadą świry. Dobra, zwijamy na chwilę, bo zaczęło padać. Patrzcie, jaka jest ekipa wielka. Jest stos. Jest bardzo dużo ludzi. Zmiana planów, lecimy na streety, na DH. Czyli schody i tak dalej. Łańcuch mi spadł! Ja chcę tu dropa walnąć, bo tu jest zaraz, zaraz te schody są fajne. Trzeba na pełnej, bardzo na pełnej. Dobra. Powodzenia. Można? Lecę za to. Dawaj! Dawaj szybciej, szybciej! Ja p***. DH to nie jest to. Wow! Wow! Fuck, ale nie doleciałem. Nie? Nie. Fuck. Leci Oskar jeszcze raz. Dawaj. Ogień. Dawaj. Ogień w czopie. Poszło. Bił buwę. Halo. No, tutaj masz rozkrzywiony cały. Oj, troszkę wyjemy. Separacja. Co jest? Muszę ci zębatkę odkupić. Ej, dobra, teraz. Pod młotek będzie działać. Jaki banan. Tak to jest, jak się skacze schody na jak dodam kilo. Polecam. Polecam, dać mu shine, mi się nic nie dzieje, to jest super. Polecam, kupujcie wszyscy. Wszyscy, nawet jak nie chcecie. Dobra, zahaczyłem dołem roweru tutaj zębatką. Rama się tak wgięła. Nie umiem na DH jeździć. Wgiął się cały rower na klinie. BMX do lasu. MTB do więzienia. Tylko snop stajnówki. Daj mój najlepszy, polecam. To się wytnie. Ale banan. Śruba chyba pękła też. Nie, no jest bananowo. Jest wesoło, musisz mi wybaczyć. To nie było zamierzone, chłopie. To nie było zamierzone. Będzie dobrze. Rozwaliłem amor, idziemy z buta na kolejną miejscówkę. Ale pożyczę od kogoś jeszcze rower. Mam nadzieję, że już nic nie zepsuje dzisiaj. Znalazłem taki rower, jesteśmy na miejscówce. Na tak zwanym grzybku. Pokażę wam traskę taką krótką. Dobra, jedziemy małą traskę. Taka mini. Ale bym spadł. Uwaga! Dawaj! Nic nie widzę. Dawaj! Leci wariat. Ale poszedł. You. Ale fajne, też sobie chyba polecę. Nie polecę. Lecą wariaty. Wow, flat. Dobra młody, teraz ci włożymy kamerkę na kask, bo widzę, że masz tu zaczep. I polecisz sobie to jeszcze raz z kamerą. Dobra. Młody, splatowałeś i to bardzo, poleciał tam. To jest niemożliwe. Jesteś wariat, młody. Żółwiczek, propsy, zaloty. Dobra, robisz challenge, nie? No robię. Skaczesz tam z góry, tam, zaraz tam podejdziemy. Jak najdalej, zobaczymy gdzie doleci. Mega lot. Co, przebijecie go? Chyba tak. Dobra, to teraz wylecicie. On doskoczył gdzieś tutaj. Tu. Tylnim? No, tylnim. No pierwszy raz to nas bardziej próbnie. Jakie próbnie? Nie ma próbnie. Tutaj, dobra, jest linia. Dobra, damy patyczka. Patyczka damy i trzeba za patyczka lecieć. Dobra, jest patyczek. Tu macie patyczek. Musicie przebić. Dobra, pierwszy leci.
A, troszkę dalej. Troszkę dalej było, bo tu zaznaczone. Nawet oponą. Dobra. Teraz 12-letni progresant. Dawaj. Robisz to. Przebij. Przebij. Wszyscy 12? O! Rekord. Gdzie on w ogóle wylądował? Patrzcie. Tu. Kto przebije? Wow. Mega. Ale serio, my wszyscy 2,7. 2,7 rocznik? No ja z września jestem jeszcze, to jeszcze gorzej. Czyli ty masz 12 czy 13? 12, bo września jeszcze nie było. To ty masz 12, ty też. To wszyscy mają po 12, dobra. No tak, a więc no. To ja chcę zobaczyć za 10 lat, jak będziecie latać. No, ale on jest najmłodszy. Dobra, to kto przebije? Jesteś najmłodszym 12-latkiem, okej. To teraz bijemy rekord. Aj! Nie przebił. Oj! Nie przebił. Troszeczkę bliżej jest ślad. No, troszkę bliżej. Jeszcze raz. Najmłodszy pobija rekordy. Ostatni skok. Kto wygrywa, ten wygrywa. Wygrywacie ten patyk, co tam leży. To jest gruba nagroda. Kto by nie chciał takiego patyka? Dawaj, wariat. Kto pobije rekord? Aj! Na równo! Kto drugi? A, nie ma! Gdzie byłem? Hamuj od razu po! Zobaczymy, jak młody sobie poradzi. To będzie chyba rekord skoczni. Wow! Na patyku równo. Wygrywasz pierwsze miejsce. Piąteczka, zajaweczka. Ty byłeś drugi. I trzeci, ale też podium jest. Piąteczka, elegancko. Ja najmniej teraz, bo nowy rower mam. No to co, to trzeba wyczuć, nie? Nie ma wymówek. Dobra, kończymy odcineczek. Zostawcie suba, łapkę w górę i sprawdźcie poprzednie filmy. Elo, cześć. Wpadamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy, to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja